Nie jest przecież pies w niczym lepszy od krowy. To takie na przykład nasze przyzwyczajenie. Nie uważam, że państwo powinno regulować nasze uczucia wobec zwierząt, jeśli byli. Nie sądzę, żeby byli też chętni. No nie, raczej nie ma rynku na to, żeby ktoś chciał jeść psy w Polsce. Ja kocham swojego psa. To jest czarny terier. Rosyjski oczywiście. Wasyl ma na imię. Kocham wszystkie psy i absolutnie się tu z panem posłem nie zgadzam. Ale pani Natalia, go panu nie zje. Pies to jest zwierzę domowe. Wie pan co? Ani to śmieszne. Nie, no pan redaktor się zaśmiał. Panowie Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacja i pan Andrzej Rozenek, poseł Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej, ale w tej chwili kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Obaj panowie kandydujecie do Sejmu. Pytanie takie, jakie zadaliśmy naszym widzom, czy Donald Tusk po wyborach zostanie premierem? No, jeżeli Koalicja Obywatelska wygra wybory, to zostanie kandydatem na premiera, będzie tworzył rząd, mam nadzieję, że taki rząd stworzy i zostanie premierem. Ja myślę, że jeśli przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej tak mówi, to pozostaje tylko w to wierzyć, że jeśli wygrają wybory, to tak będzie. A kto wygra? Ja miałbym mieć lepszą wiedzę niż kandydat Koalicji Obywatelskiej. Dobrze, a kto wygra wybory? Konfederacja. Poważnie? Zobaczymy. No, znaczy, co do tych tutaj dwóch partii, to myślę, nie ma to większego znaczenia, tych dwóch głównych takich, no, bo to tam jest jeden program, tylko personaliami się różnią. Natomiast no, mam nadzieję, że Konfederacja odegra kluczową rolę. No, pewnie jeszcze nie wygra, ale zobaczymy. Kto by się spodziewał, że będzie... Przeraziliście się tymi sondażami wczorajszymi? I tym, nie, tąpnięciem? To tam jakieś wahnięcie, nie wierzę w to. Nie widzę powodu, żeby... To tąpnięcie, nie wahnięcie. Nie no, ale wahnięcie w sensie, że to raczej kwestia błędu sondażowego. Nie sądzę, żeby był powód, żeby był jakiś gwałtowny spadek. Nic się nie wydarzyło takiego, żeby w to wierzyć. Ze spokojem do tego podchodzimy, spokojnie rośniemy sobie. Jakieś tam pojedyncze wahnięcia nas nie wystraszają. Wysoka inflacja, kryzys gospodarczy, wojna za granicą, tuż za naszą wschodnią granicą, a cały czas Prawo i Sprawiedliwość na pierwszej pozycji i rośnie. Nie widzę, żeby rosło. Zdecydowanie. W ostatnim sondażu rosło ponad jeden punkt. Jeden punkt to jest granica błędu statystycznego i to w ogóle o niczym nie mówi. Ale na pewno cały czas jest na pierwszej pozycji. Jest na pierwszej pozycji, to prawda. Ta różnica między Koalicją Obywatelską a PiS-em jest niewielka, ale rzeczywiście na korzyść PiS. Z tym, że przypominam, że mówimy o sondażach, które są robione w okresie wakacyjnym i generalnie do nich nie należy się tak specjalnie przywiązywać. Mówią to wszyscy, którzy się zajmują sondażami, że jednak prawdziwe te sondaże, do których się będziemy mogli odnosić, będą we wrześniu i to one pokażą rzeczywistą tendencję. Jestem przekonany, że my jesteśmy na wznoszącej, Donald Tusk jest na dobrej fali, mówi rzeczy takie, które ludzie chcą słyszeć, mówi rzeczy takie, które się ludziom podobają. Reakcja na to jest właśnie taka bardzo optymistyczna. No a Jarosław Kaczyński, jeżeli już występuje, to raczej sieje nienawiść, sieje strach, próbuje nas straszyć różnymi rzeczami, opowiada takie dziwne rzeczy z muchu i paproci. To wskazuje na to, że PiS jest w defensywie, my atakujemy i mam nadzieję, że za chwilę te sondaże się odwrócą i nastąpi to słynne przecięcie poparcia, gdzie koalicja będzie na pierwszym miejscu. Zaskoczył pana Donald Tusk tym, że zaprosił Michała Kołodziejczaka na listy wyborcze i agrounię? Tak, byłem zaskoczony. Ale pozytywnie czy negatywnie? Było to trzymane do końca w tajemnicy, co dobrze świadczy o sztabie i o tym przedsięwzięciu. Pozytywnie, dlatego że to jest część elektoratu, po którą trzeba było sięgnąć, którą trzeba zabezpieczyć tak, żeby te głosy się nie zmarnowały. No, to jest około 3% wyborców. To jest poniżej progu wyborczego. W systemie Donta niestety te głosy by były rozdysponowane na najsilniejsze partie, w tym również na PiS. W tym momencie mam nadzieję, że te głosy się nie marnują, a w Koalicji Obywatelskiej zyskaliśmy takiego bardzo twardego reprezentanta interesów rolniczych, interesów farmerów. Bardzo dobrze. Patrząc na sondaże, elektorat Koalicji Obywatelskiej entuzjastycznie przyjął ten akces, natomiast w skali całej Polski
ten entuzjazm jest dużo chłodniejszy. I co było do przewidzenia, PiS wykorzystuje wszystko to, co Michał Kołodziejczak robił i mówił wcześniej. Tak, łącznie panie redaktorze, z tym fakiem dla Ameryki. Tak, jak widzę, panie redaktorze, te histeryczne reakcje ze strony PiSu na przyłączenie się Kołodziejczaka. Słychać to wycie znakomicie. Oj nie, no to widać, że zabolało i widać, że oni się tego boją po prostu. Boją się tej synergii. Ja się nie dziwię, że się boją, bo tak naprawdę to wieś była ostatnim zapleczem, w którym PiS twardo jeszcze się budował, a tu nagle się okazuje, że główny konkurent na wsi przystępuje do bloku demokratycznego. Pytanie do pana posła Sośnierza. Dzisiaj jeden z pańskich kolegów, pan Kulesza, poseł, taki długi wpis popełnił, w którym no, żali się jednakowoż na to, co się w Konfederacji dzieje. Ja uproszczę i skrócę maksymalnie. Twierdzi, że został przez Mentzena wycięty i niedoceniony za to, co przez całe lata swojej działalności dla Konfederacji uczynił. Ja też ubolewam, że Kuby Kuleszy nie będzie na tych listach. On tam jest ten dłuższy wpis, jest trochę dłuższy, to on streścił tylko jeden z wątków. On mówił tam o tym, że utrata niezależności, poczucie utraty niezależności, to zaczęło się od tych kar, które marszałek na niego nakładała i to pozbawiła prawda, go, tak. go utrzymania. Później wkroczył kolega Mentzen, który też również uświadomił mu, że jak bardzo nie jest niezależny. Ja już swoje stanowisko co do tego nieszczęśliwego moim zdaniem obrotu spraw związanych z wolnościowcami wyrażałem. Zdania nie zmieniam, aczkolwiek no, zobowiązanie. Jakie to jest zdanie? Zobowiązanie w ramach powrotu do Konfederacji jest takie, że zdania nie zmieniamy, ale już nie komentujemy tego, co było. Więc ja już co powiedziałem, to powiedziałem, ale już wracał do tego nie będę. Natomiast podtrzymuję, że uważam, że Kuba byłby dobrym wzmocnieniem tych list. I może to jeszcze w przyszłości nastąpi. Na razie on chce się odciąć. Tam mówił też o tym, że chciałby popracować w swoim zawodzie, więc myślę, że trzeba to uszanować. Ja go namawiałem jeszcze niedawno do tego, żeby jednak spróbował wrócić. No ale podjął taką decyzję, jaką podjął. Trzeba ją uszanować. Liczę na jego powrót w kolejnych może wyborach. A to jest prawda, co on napisał, że Sławomir Mentzen mu zaoferował jedynkę w Warszawie w zamian za Lublin? Tak. To ciekawa propozycja. Panowie, reprezentujecie co prawda różne, niemniej jednak dwa obozy polityczne, które są w tej chwili w opozycji. Wyobrażacie sobie szeroki sojusz, w którym byłaby i Koalicja Obywatelska, i Konfederacja po wyborach? No mi jest bardzo ciężko to sobie wyobrazić, dlatego że Konfederacja jednym z postulatów w zasadzie przekreśla możliwość jakiejkolwiek współpracy, mianowicie jest to taki trwały kurs antyeuropejski. I jeżeli jakaś partia no, jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, a naszym zdaniem Unia Europejska jest gwarantem nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale też naszej przyszłości, no to chociażby z tego powodu jest to po prostu niemożliwe. No cóż, mimo różnych, jak rozumiem tutaj, komentatorów, którzy uważają, że teoretycznie trzeba próbować nam wpychać dziecko w brzuch, to i Donald Tusk, i wszyscy przywódcy Koalicji Obywatelskiej jednoznacznie mówi, nie ma takiej możliwości, żeby była jakakolwiek koalicja z Konfederacją. A jak Konfederacja zmieni swój antyeuropejski ton? No chyba nie zmieni. No, wydaje mi się, że to, co pan nazywa antyeuropejskim tonem, czyli taki zdrowy sceptycyzm wobec poczynań Unii, mieszczący się w szerokim dość zakresie, no bo w ramach Konfederacji też nie ma jakiegoś jednolitego stanowiska. To reprezentuję raczej to skrzydło takie polexitowe, nazwijmy to, ale ono nie jest tam niestety w mniejszości. Większość się opowiada za tym, żeby jednak w tej Unii pozostać, tylko inaczej się trochę zachowywać, nie akceptować wszystkich wariatów, które stamtąd przychodzą. Taka religia, taka idolatria wobec Unii Europejskiej, którą prezentuje Platforma Obywatelska, z całą pewnością rzeczywiście jest jednym z powodów, dla której ja również takiej koalicji nie widzę. No ale chyba są nawet ważniejsze powody. No przede wszystkim Platforma stała się partią socjalistyczną, czego najlepszym przykładem jest przyjęcie reprezentanta mojego szanownego tutaj rozmówcy, który
który przecież wywodzi się z partii, która w Sejmie założyła koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Później nazwa się zmieniła, no ale chyba nie odżegnujemy się od tego, że ten socjalizm tam był. I Platforma, przyjmując socjalistów na swoje listy, no ostatecznie potwierdza te oskarżenia z naszej strony, że z partią socjalistyczną się z biegiem czasu stała. No, wiemy, że tam zaczynała od takiej konserwatywno-liberalnej, przynajmniej udawała taką konserwatywno-liberalną w początkach swojego istnienia, no ale stały kurs w lewo skończył się na koalicji z lewicowcami, z panem Rozenkiem, który przecież był wybrany z list lewicy. Więc to chyba rzeczywiście no, przekreśla możliwość robienia wolnorynkowych reform z socjalistami, a my jesteśmy wolnorynkowcami. Ale koalicja jest bardziej socjalistyczna niż lewicowa. Muszę tutaj sprostować. Mój młodszy kolega nie do końca widocznie zna historię PPS-u. Jednym z liderów PPS-u był Józef Piłsudski, któremu zawdzięczamy niepodległość. Więc to nie jest tak, że PPS to jest jakieś zło wcielone i coś z czym... Lepsze zło wcielone, tylko że socjalizm. Od czego się trzeba odżegnywać, a słowo socjalizm też jest przez was traktowane jak jakieś zaklęcie, które się rzuca na swoich przeciwników. Socjal to jest pomaganie ludziom najbiedniejszym i to robią wszystkie cywilizowane kraje na całym świecie. Bo biednym ludziom, tym, którzy są w ciężkiej sytuacji, trzeba jakoś pomagać. Jest tylko kwestia tego, jak ten socjal wygląda, czy on jest sprawiedliwie rozdzielany, w jakiej wysokości. O tym powinniśmy dyskutować, a nie obrzucać się tutaj takimi sloganami, które do niczego nie prowadzą po prostu. Ale ja uraziłem, że nazwałem kolegę socjalistą? Nie, ja po prostu uważam, że nie powinien pan, panie pośle, traktować słowa socjalizm jako pałki do uderzania kogoś, bo socjalizm nie jest niczym złym. Ale ja tylko powiedziałem, że w związku z tym, że to jest socjalizm, no to my jesteśmy... Ale wyczułem tutaj w pana wypowiedzi, panie pośle, takie coś takiego właśnie, jakby to było, nie wiem, coś skrajnie złego. Każdy rząd na świecie, każdy ma elementy socjalne swojej działalności. Jest pytanie tylko o skalę tych elementów i o to, jak, na ile to jest sprawiedliwe. I do takiej dyskusji zachęcam. No, sprostuję, że socjalizm to nie tylko socjal, tylko przekonanie o społecznej konieczności uspołecznienia środków produkcji. Tak, o tym, że każdy... Socjal jest tylko jednym z elementów. Każdy inny, wszyscy równi. Siłowej redystrybucji dóbr. My się obronimy za dobrowolną redystrybucją, a socjaliści za siłową redystrybucją, czyli taką, że państwo zabiera jednym i daje drugim. Socjalizmem robią to często przeciwnicy. Nie, no, każda forma socjalu, o której pan mówi, jest formą siłowego przemieszczania pieniędzy między obywatelami. Nie, to się odbywa na mocy umowy społecznej. Nie, a umowa społeczna nie, ma czymś nie jest... takiego umowa społeczna. Oczywiście, że jest. Ja nie podpisywałem żadnej takiej umowy. Nigdy się nie zgadzałem na nic. Ale w systemie demokratycznym zgadza się pan na to, że reprezentują pana w Sejmie reprezentanci, którzy powołują rząd i ten rząd rządzi i ono podejmuje odpowiednie decyzje. Również prawda, dotyczące to socjalu. Ja zgadzam. Nie ma takiej umowy i nie był. Nie, taka nie ma takiej umowy. Ja nie rozumiem, dlaczego wy startujecie w tych wyborach, skoro nie ma takiej umowy. No nie ma takiej umowy, że się zgadzamy na redystrybucję. No nie, ale to jest taka umowa to społeczna. To jest ciekawe pytanie. Jeżeli Konfederacja nie chce wejść w sojusz z Platformą Obywatelską, zakładając, że PO taką propozycję by po wygranych wyborach złożyła, to czy weszlibyście w sojusz z Prawem i Sprawiedliwością? No to też jest partia socjalistyczna. Są dwie partie socjalistyczne. No to ja zadam pytanie, które poseł Rozenek zadał. To po co idziecie do tych wyborów? No idziemy po to, żebyśmy to my dyktowali warunki, a nie po to, żeby nam dyktowali socjaliści z jednej lub drugiej ekipy warunki. Ale w tej chwili nie macie chyba wielkich szans na to, żeby zdobyć jesteśmy cierpliwi. Bezwzględną większość. A nie chcemy popełnić wiecie panowie błędów doskonale, Kukiza, że innych, nie ma nic bardziej. Niecierpliwość zgubiła i zaprowadziła na listy właśnie innych partii z całkowitą utratą samodzielności i ideowości. My będziemy cierpliwi, jeśli taka będzie konieczność. My nie idziemy po stołki, po władzę. My idziemy zrealizować nasze idee i nasz program. I będziemy tak długo się starać, aż to zrobimy. A na razie wśród, że tak powiem, partnerów głównego nurtu, to myślę, że oni im jest bliżej do siebie nawzajem, bo oni się różnią tylko tym, że się nawzajem nie lubią, a program mają taki sam. Znaczy, no, różnica jest taka, że oni, PiS mówi, że 500+ podnosimy od przyszłego roku, a oni mówią, że jutro. Nie? No to, ale to myślę, że tu jest pole do negocjacji, prawda? A ci, którzy mówią, że 500+ nie powinno być w ogóle, no to mają jakby dalej do obu tych stronnictw. Pójdziecie panowie do referendum? Pójdziemy na wybory. Zagłosować pytam w wyborach 15. Pytam o referendum. Natomiast decyzja jest taka, że to referendum trzeba zbojkotować. I to jest dla mnie zupełnie naturalne. Pytania są absurdalne.
Pytanie o wiek emerytalny jest absurdalne. Oczywiście, że jest absurdalne, dlatego że nikt nie chce tego wieku podnosić. Więc tak naprawdę można by z tego pytania zacząć wnioskować, że być może PiS chce podnieść. I pytają o swoje przyszłe zamiary, no ale chyba aż tak głupi nie są, żeby takie rzeczy nam zdradzać. Czyli bojkot. Więc to jest po prostu absurd. No, pytanie o rozbieranie muru. No przepraszam bardzo, mur został wybudowany za nasze pieniądze, wszystkich podatników i tylko szaleniec dzisiaj powie, że trzeba go rozebrać, jego trzeba usprawnić, wzmocnić, postawić lepszą elektronikę tam, żeby to było szczelniejsze, żeby nie było tak jak teraz, że przez niego przechodzą ludzie jak chcą. No ale sama istota tych pytań jest bez sensu. Natomiast ja chcę powiedzieć, że jestem ogromnym zwolennikiem referendum i uważam, że referendum jest bardzo ważne. To jest podstawa i fundament demokracji, tylko to znowu Kaczyński... Pamięta pan to zmielone referendum? Kaczyński znowu... Które PO zmieliła? Kaczyński znowu niszczy jeden z fundamentów demokracji, tak? Bo tak samo jak zniszczyli, czy próbują niszczyć w Polsce wymiar sprawiedliwości, tak samo jak niszczą zaufanie do munduru, do policji, do wojska, tak samo niszczą fundament kolejny w postaci referendum, ośmieszając to referendum. Ośmieszając. Nikt nigdy nie zmielił żadnego referendum. To jest nieprawda. A pan poseł weźmie udział w referendum? No może sobie wezmę. Znaczy uważam, że to bez większego znaczenia. Ja nie będę namawiał ani do tego, żeby w nim brać udziału, ani żeby nie brać. Uważam, że to no, wynik jest przesądzony. Nawet jeśli ja sobie ulżę i zagłosuję przeciwko 500+, to nie mam złudzeń co do tego, że to w tym referendum nie upadnie. Więc ani nie będę jakoś agitował. Nie ma akurat pytania. Nie ma tego pytania w końcu? A miało być. Dobra. No to... 500+ nie ma. Jest pytanie o wiek emerytalny. I tu jestem ciekaw, bo w dzisiejszej rozmowie Krzysztof Bosak kluczy w tej sprawie, mówi, że to jest trudny temat, że należałoby się zastanowić nad zrównaniem wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, że obecna sytuacja jest bardzo niekorzystna dla kobiet, bardzo niekorzystna dla mężczyzn. Patrząc na sondaże, 30% Polaków jest, uwaga, za podniesieniem wieku emerytalnego, więc jakby abstrahując od tego, czy ktoś chce w tej chwili, czy nie, czy to deklaruje, temat jest bardzo poważny i w przyszłości, patrząc na demografię, będzie musiał zostać jakoś rozstrzygnięty. A jaka jest pana opinia na temat podnoszenia wieku emerytalnego? Zgadzam się. Temat jest ciężki, niepopularny. Ja nie będę w tym politycy muszą czasami reprezentować. Ja jestem właśnie specjalistą od mówienia rzeczy niepopularnych, więc sobie powiem, ale nie reprezentuję w tym momencie konsensusu, że tak powiem, konfederackiego, chyba że coś się zmieniło, bo mnie tam trochę w Konfederacji nie było, więc być może coś zostało tam przedyskutowane, ale z tego co wiem, nie ma tutaj tak powiem, konsensusu całkowitego. Ja jestem za tym, że trzeba go, znaczy uważam, że nie ma odwrotu od tego, trzeba będzie to podnieść prędzej czy później, ale jeszcze ważniejsze niż podnoszenie wieku emerytalnego jest, bo jakby ten niedobór ludzi na rynku pracy bierze się z dwóch końców, że on jest ograniczany. Tutaj przez ten wiek przechodzenia na emeryturę, ale tutaj jest opóźniany przez późne wchodzenie na rynek pracy. Poprzez niepotrzebne pompowanie zupełnie zbędnych studiów, poprzez nakłanianie ludzi do tak naprawdę no, zupełnie bezsensownego spędzania czasu. Bo większość ludzi nie potrzebuje studiów do pracy, którą później wykonuje. No, to najwyżej tygodniowego przeszkolenia najczęściej. Robienie studiów ze wszystkiego, łącznie tam z takimi kierunkami jak sprzedawca, prawda, czy tam szkół jakichś po licealnych, zawodowych i tak dalej, ze wszystkiego po prostu. To rozdymanie tej edukacji i nakłanianie ludzi do bezproduktywnego spędzania czasu na jakichś Erasmusach powoduje, że my z tej strony stracimy te najlepsze lata. Czyli dopytam, pomysł, nawet nie pomysł, tylko wdrażanie przez PO-PSL tego niższego wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej na wzór trochę brytyjski było dobrym rozwiązaniem. Nie. Skrócenie bezsensownie rozwleczonej edukacji. Ale ludzie nie potrzebują uczyć. To mamy zabronić ludziom Nie zabronić, nie przestać stymulować to, bo państwo stymuluje to za pomocą rozmaitych zachęt, na przykład rzucając przedpłacony towar w postaci bezpłatnych studiów na rynek. No to wszystko, co jest rzucane bezpłatne... Powinny być płatne. Oczywiście ze zwrotem podatku, który na to jest przeznaczany. Ale tak, no, ludzie powinni sami podjąć decyzję, czy chcą te pieniądze, które do tej pory płacą w podatkach przymusowo i potem odbierają w formie bezpłatnych studiów. Przed wojną studia były bezpłatne w Polsce i swoją drogą byliśmy jedynym państwem w Europie, gdzie były bezpłatne studia. Jak na tym wyszliśmy? No,
wojnę przegraliśmy, prawda? No, więc nie z tego powodu. Nie z tego powodu, ale jakby no, nie zapobiegło to katastrofie tego państwa, które ogólnie było... A nauka się zaczęła dynamicznie rozwijać. Nie staliśmy się z tego powodu liderem naukowym. Wynalazki były podejmowane w Ameryce, gdzie najdłużej trzymał się jak najbardziej wolnorynkowy system, a nie w Polsce. Więc to oczywiście nie zależy, bo ci ludzie, którzy masowo studiują takie jakieś tam filozofie czy europeistyki, oni pchają naukę do przodu? Oni później wypełniają papierki. No nie, to 1% z tego. I ten 1% powinien studiować, a nie 90%. Na tym polega właśnie nauka, że wielu naukowców pracuje nad czymś i Pani Senyszyn, to pańska koleżanka z koło, tak? Dlaczego postanowiła wesprzeć w tych wyborach PiS? Chodzi panu o kandydowanie. Tak, chodzi o to, że łamie pakt senacki i występuje przeciwko kandydatce tegoż paktu, czyli posłance Biejat. No niestety nie udało się Joannie Senyszyn wejść do paktu senackiego. Koledzy, koleżanki z lewicy nie umieli o nią zawalczyć. To jest jej reakcja. Ja tego nie popieram. Uważam, że pakt senacki powinien być przestrzegany przez wszystkich, którzy się pod tym paktem podpisali. No ale Joanna Senyszyn akurat się pod nim nie podpisała, więc jakby jest tutaj w pewien sposób usprawiedliwiona. Ale no ja, tak jak mówię, popieram pakt senacki i zachęcam do tego, żeby ten pakt był respektowany w każdym ze 100 okręgów. Mam pytanie do pana posła Sośnierza. Natalię Jabłońską pan zna, kojarzy? Chyba nie. 18 na liście Konfederacji w okręgu numer 20. Ubój psów i zakaz handlu ich mięsem wprowadzono w EWG w 1986 roku. I niepotrzebnie. Mięso to mięso. No, ja też tak uważam. Skąd wy takich kandydatów bierzecie? Znaczy, ja też tak uważam, że nie jest przecież pies w niczym lepszy od krowy. To takie na przykład nasze przyzwyczajenie. Nie uważam, że państwo powinno regulować nasze uczucia wobec zwierząt, jeśli byli. Nie sądzę, żeby byli też chętni. No nie, raczej nie ma rynku na to, żeby ktoś chciał jeść psy w Polsce. No ale jeśli tak, no ja nie widzę różnicy moralnej między psem a krową. Przepraszam, ale to moje stanowisko. Nie, pyta mnie pan o jakąś prywatną wypowiedź. Moja prywatna wypowiedź jest taka sama. Ja uważam, że nie ma powodu, żeby takie regulacje istniały. Są potrzebne takie regulacje? Ja kocham swojego psa, to jest czarny terrier, rosyjski oczywiście, Wasy ma na imię. Kocham wszystkie psy i absolutnie się tu z panem posłem nie zgadzam. Natalia go panu nie zje. Pies to jest zwierzę domowe. Wie pan co, ani to śmieszne. Nie, no, pan redaktor się zaśmiał. No ja rozumiem, no, może jest ktoś, kto się z tego uśmiał. Mnie to nie bawi. Nieszczęście, które dotyczą czworonogów, są powszechne w Polsce. A krowa nie jest czworonogiem? Mówię o psach. Krowa też jest, dlatego nie jem mięsa. Cóż to za szowinizm? I chcę panu, panie pośle, powiedzieć, że to, jaki pan ma stosunek do zwierząt, świadczy o panu, jakim pan jest człowiekiem i tyle. Ale dlaczego do krów taki, a do psów inny? Niech się pan nie kompromituje. Nie, no śmiało. Niech pan wyjdzie na ulicę, zje psa, zobaczymy coś. Ale ja nie zamierzam, mnie tam nie ciągnie jedzenia psów, ale jaką pan widzi moralną Albo do Chin niech pan wyjedzie i tam się pan będzie świetnie czuł, bo tam można jeść psy. Co prawda system jest taki, który pan krytykował przed chwilą, ale być może pokocha pan Chińczyków, chociażby za to, że właśnie żrą psy w sposób bestialski, co powinno być potępiane, bo to jest nasz przyjaciel. Rozumie pan to? No ale przyjaciela się nie je. Świnia też może być czyimś przyjacielem. I dlatego świni też nie jem. No ale to tak samo pan potępia tych, co jedzą świnie, jak tych, co jedzą psy? Nie, dlatego, że pies, każdy jest naszym przyjacielem. A ze świnią to pan się musi zaprzyjaźnić najpierw. Te, które są hodowane na mięso, to chyba nie są przyjaciółmi. Zaprzyjaźni, nie wiem. Ludzie nie jedzą burków takich. Nie wiem, nie wnikam w to, co pan je i nie interesuje mnie to. Po prostu uważam, że jedzenie psów jest czymś obrzydliwym, ohydnym. To jest tak, jakbym zjadł, nie wiem, swojego przyjaciela. I nie wolno o takich rzeczach w ogóle w ten sposób mówić. Segregacja. Dla pana wszystko jest irracjonalne. Najlepiej jakby ludzie jedli wszystko dookoła i najlepiej sami siebie też zjadali, tak? Bo to też mięso. To w czasach słusznie minionego socjalizmu takie rzeczy się może działy, ale... Czy po ewentualnie wygranych wyborach przez Koalicję Obywatelską rozpiszecie na przykład referendum w sprawie aborcji? I czy takie referendum powinno zostać rozpisane? W sprawach praw człowieka nie powinno być referendum.
Nie ma takiej potrzeby. Szymon Hołownia i Trzecia Droga mówi, ja rozumiem, że takie referendum powinno być pierwszym krokiem. Znam to stanowisko Szymona Hołowni. Pierwszym krokiem powinna być depenalizacja aborcji. Następnym krokiem powinna być aborcja dozwolona do 12 tygodnia. Tak chcą kobiety i tego, słyszał pan i to trzeba dzisiejszą zrobić. Wypowiedź Jany Szostak, waszej psy kandydatki. Psy mają więcej praw niż nienarodzeni ludzie. Waszej kandydatki. Nie. Że aborcja powinna być dozwolona do momentu urodzenia. No cóż, nie popieram akurat tego typu wypowiedzi. Mamy konsensus dotyczący 12 tygodnia i tego się będę trzymał. Panie pośle, takie referendum powinno zostać rozpisane? Znaczy, ja się zgodzę, że ja nie uważam, że może być prawnie rozpisane referendum na temat jakiejś zagłady jakiejś części społeczeństwa. Nienarodzeni ludzie są również częścią społeczeństwa, powinni to być tak traktowani. Panie pośle. No. Nie, to są ludzie, to są osobniki gatunku ludzkiego, więc no, nie uważam, że demokracja ma prawo do podejmowania aż tak radykalnych decyzji, żeby zgładzić albo pozwolić na zagładę jakiejś części ludzkości, więc też nie będę głosował za takim referendum. I mam nadzieję, że słyszą wszystkie kobiety, że jak zagłosujecie na Konfederację, to będziecie musiały rodzić, niezależnie od tego, w jakim stanie będzie płód, czy będzie już nie rokował żadnej przyszłości, to i tak będziecie musiały urodzić, no a Konfederacja powoła jakąś policję, która będzie tego pilnować. To nie do końca prawda. Będziecie musiały wszystkie... Będziecie powoływać policję? Kasłać i robić przysiady. A poseł sobie tam pozwolił teraz na popuszczanie wodzy. Nie, no to przecież to już się dzieje wokół nas. To już wasi przyjaciele z PiSu już to wprowadzili. Zabijanie swojego dziecka jest chyba czymś daleko bardziej haniebnym niż zabijanie i zjedzenie psa, tak? No tutaj rozumiem, że się nie zgadzamy, ale dla mnie ludzie nawet zgodne, przed narodzeniem... Zgoda, panie pośle. Tak. To nas różni tutaj. Możemy nazwami żonglować i rzeczywiście coś nie zmienia się od nazywania, tylko od tego, czym jest. No jest to nowy osobnik gatunku ludzkiego, a w 12 tygodniu to nie jest zygota. To nawet w tej terminologii już. Czyli będziecie jeść psy i zabraniać kobietom aborcji. Nie będziemy chyba jeść psów. Nie ma w Polsce zapoczątkowania. Program Konfederacji mnie naprawdę zaskakuje z godziny na godzinę. Ale po co pan? Nie dość, że chcecie wyprowadzić Polskę z Unii, nie dość, że chcecie Polski bez gejów i bez Żydów, to teraz jeszcze mówicie, że będziecie jeść psy i zabraniać kobietom aborcji. Coraz słabiej. A jeszcze chcecie zabraniać kobietom rozwodów. Tak, słyszałem też o tym. Co? No tak Mentzen mówił. Nie. I chcecie sprowadzić... Nie. No tak mówił przecież. Nie. Gdzie mówił? Bo nie słyszałem tej wypowiedzi. No oczywiście, żeby... Nie mówił niczego takiego. Ja już sprostuję, bo to jest... Trzymajmy się chociaż jakiejś uczciwej krytyki. Niech pan krytykuje nas za to, co rzeczywiście uważamy, a nie za to, co pan... Dobra, może czegoś się dowiem. Ustawa, od której się ta afera zaczęła, zakładała wprowadzenie dodatkowej, nowej możliwości zawarcia małżeństwa nierozerwalnego. No nie dla kobiet czy dla mężczyzn, bo to jest sam. Czyli oprócz tego małżeństwa, które mamy, małżeństwa, które byłoby nierozerwalne lub trudniej rozerwalne. Kobieta nie będzie mogła wziąć rozwodu. A dlaczego kobieta? No to chyba w tą samą stronę. No bo wy jesteście za patriarchatem, więc tu wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, o co chodzi. Nie, naprawdę, no, panie pośle. Pan sobie jakieś chochoły stawia. Nie, tam nie było żadnego rozróżnienia na kobiety i mężczyzn w ustawie. Była to dodatkowa opcja dla dobrowolnych. Jeszcze nie. Są kraje, w których... Gdzie taka jest? Arabski. W których nie ma rozwodów, na przykład kraje arabskie. Ale pytam o formułę. Ale formuła... Ja też nie jestem jakimś wielkim entuzjastem w ogóle regulowania przez państwo małżeństwa. Ja akurat stoję na stanowisku, że państwo w ogóle nie powinno regulować małżeństw, tylko to powinien być prywatny kontrakt. Ale to niech pan powie przewodniczącemu Mentzenowi. Ale my mamy pewną dawkę pluralizmu. Wydaje mi się, że ta propozycja przewodniczącego Mentzena jest lepsza niż stan obecny, bo dodaje dodatkową opcję, jeśli ktoś chciałby z takiej opcji skorzystać. Nikt przecież pana nie zmusza. No tak, a cóż panu to przeszkadza, że ktoś chciałby zawrzeć małżeństwo? W małżeństwach różne rzeczy się dzieją, dochodzi do przemocy. Ale to jest jak mamy moja, opcję zawarcia moja sprawa, czy ja chcę takie zawrzeć. No to musi być porozumienie, w dodatku dwie osoby muszą ja rozumiem, chcieć. Ale nawet po tym porozumieniu może się coś wszystko się może zepsuć. No to jest ryzyko tych osób, jeśli chciałyby takie... kobiety na piekło, no to nie kolejne będą, piekło no to nie będą, ale poza piekłem aborcyjnym. Z kobietami, przecież to jest symetryczne uprawnienie mężczyzny i kobiety w tym związku. No co pan cały czas z tymi kobietami? Rozumiem, że... Pan z tym białorycerstwem, bo pan cały czas tylko o kobietach. Służba zdrowia też chce się zlikwidować i znakorów. To mężczyźni tutaj są dyskryminowani w tym kraju, a nie kobiety. Pana Mentzena, który mówił o tym, że jak rękę się złamie, to trzeba iść do baby, która leczy ręce. Nie powiedział, że trzeba.
że tak, że jego brat poszedł do baby, która leczy ręce. Znowu, bo... Niech ta baba mu uleczyła rękę. No, uczciwie powtarzam dokładnie słowo w słowo. I ta baba uleczyła mu rękę. W związku z tym pan Mentzen wysnuł z tego taki wniosek, że cała służba zdrowia jest niepotrzebna, skoro baba, która nie skończyła studiów i nie jest lekarzem, może uleczyć, to trzeba dopuścić na rynek, żeby w szpitalach... Chyba pan poseł nadinterpretowuje. Znacząco pan poseł nadinterpretowuje. Trzeba dopuścić do pracy w szpitalach ludzi, którzy nie mają żadnych dyplomów, bo być może się znają na leczeniu rąk, tak jak ta baba. Do leczenia ludzi, jeśli ktoś chciałby się leczyć u wiejskiej baby, to ja uważam, że nie ma powodu, żeby mu tego zabraniać. Przypominam, że w Polsce legalne i zarejestrowane jako produkty lecznicze jest homeopatia. Homeopatia to jest jeszcze większe oszustwo niż wiejska baba, bo posługuje się... Zostawmy homeopatię, ale czy to jest... No nie, to jest regulowane. Co więcej, pańska ulubiona Unia Europejska na sztywno reguluje, bo ja wniosłem taki pomysł na obradach Sejmu, żeby przestać regulować w Polsce homeopatię, bo tylko wprowadza ludzi w błąd, że to jest coś działającego, a to jest nic. To są cukrowe kuleczki, w których nie ma żadnej substancji leczącej. Ale Unia Europejska nie pozwala na to. Pana ukochana Unia Europejska zatwierdza ten zabobon. Zabobon z XIX wieku oparty na jakiejś koncepcji pamięci wody. A w czym jest baba leżące ręce lepsze od homeopatii? Nie przebije się. Panie pośle, czy to jest odpowiedzialne, że polityk, lider jednej z głównych formacji mówi, że szeptucha jest równoprawnym uczestnikiem rynku zdrowotnego. Nie powiedział, że jest równoprawny. No tak powiedział. Powiedział. Lekarz z dyplomem. Czy to nie jest... Nie. Opisywaliśmy dziesiątki historii, w których to rodzice leczyli, bo to nie jest leczenie, tak? Korzystali z usług, z nachorów, szeptuch i Bóg wie kogo jeszcze. Całe podziemie przecież, które się zajmuje tego typu rzeczami. I kończyło się to tragicznie. Pana szarlataneria, jaką jest homeopatia, to jest naprawdę... To tam jakieś szeptuchy, to jest margines tego... Nie ma pan racji, tylko co z tą wypowiedzią Mentzena? Irydologie i tak dalej, inne rzeczy, które są legalne i z których można korzystać. Ja uważam, że można korzystać z irydologii, z szeptuchy i tak dalej, pod warunkiem, że to jest uczciwie napisane na drzwiach, że ktoś nie ma kompetencji lekarskich, że znaczy nie stąd kończył żadnych studiów medycznych i jeśli z pełną świadomością konsument korzysta z takiego wybrakowanego moim zdaniem produktu, tutaj nie zgadzam się z oceną, która być może tam implicyte była zawarta z potencjalnej skuteczności tych szeptów. Raczej ja wątpię, żeby były skuteczne. Natomiast jak ktoś chce się leczyć homeopatią czy szeptuchą, to ja mu tego nie zabraniam, bo ja jestem wolnościowcem. Ja też jestem ostatni, który by chciał cokolwiek zabraniać ludziom. No to gitara. Mamy te same postulaty. Co innego jest nie zabraniać, a co innego jest zrównywać zawód lekarza z szeptuchą. Nie była mowa o zrównywaniu. Niestety wypowiedź została odebrana. No, została. Ja też tak to odebrałem i uważam, że to jest karygodne. Słyszał pan ją w oryginale? Tak. Słuchałem ją 3 razy, bo szczerze mówiąc nie uwierzyłem za pierwszym razem. Myślałem, że to jest fake. Byłem przekonany, że to jest fake. Spróbujmy po programie przeprowadzić egzegezę. A jaki pomysł na służbę zdrowia ma Koalicja Obywatelska? Bo szczerze mówiąc nie wiem, jaki ma pomysł, czy w ogóle ma jakikolwiek pomysł. No oczywiście, że ma. To jest usługa publiczna i ta usługa publiczna musi być najwyższej jakości. Dzisiaj to, co mamy za rządów PiS, to niestety jest niekończące się pasmo afer, takich jak afera z maseczkami. Jak wygląda ten pomysł? No pomysł wygląda na tym, żeby uszczelnić system, żeby nie dopuścić do tego, żeby jacyś ludzie zarabiali na tym wszystkim kokosy, miliony, na przykład żerując na pandemii. Pomysł jest taki, żeby sprowadzić jak najniżej, że tak powiem, służbę zdrowia, czyli żeby ona była jak najbliżej samorządów, bo im bliżej ona jest samorządów, a samorząd jest tak naprawdę odpowiedzią na wiele problemów współczesnego świata, tym lepiej. No i oczywiście odpowiednie finansowanie tej służby zdrowia. No jeżeli dzisiaj się wydaje miliardy na szczujnię, która się nazywa telewizją publiczną, to może lepiej te miliardy wydać na przykład na leczenie raka, o co apelowaliśmy. Tak duże. A pan prezydent Andrzej Duda nam to obiecał i niestety tak wysokiego finansowania służby zdrowia nie mieliśmy w historii naszej nigdy. No i co z tego wynika, panie redaktorze? No właśnie. Nic. System został stworzony w ten sposób, żeby oligarchowie czy neooligarchowie, których tworzy PiS, zarabiali na tym. A tu nie chodzi o to, żeby dać panu Iksińskiemu, który potem wyląduje w Albanii i go znajdą martwego w pokoju i pieniądze się rozpłynęły, tylko chodzi o to, żeby te pieniądze rzeczywiście trafiły do ochrony zdrowia i rzeczywiście pomagały wszystkim Polakom. No taka jest różnica. Żyjemy w państwie, które w tej chwili jest rozkradane na naszych oczach.
I to jest odpowiedź. A wasz pomysł na służbę zdrowia to jest ten bon warty 4000 zł? Nie, to jest znowu oczywiście jakaś tam manipulacja. Ja też słyszałem o tym bonie. Bon nie polega na tym, że jest wartość 4000, żeby ktoś tam policzył i się tego... Trochę mi to przypomina dochód gwarantowany. To jest nadinterpretacja któregoś z dziennikarzy, nie pamiętam już którego. Streszczając pomysł Platformy, to on wpasowuje się w ich pomysł na wszystko, czyli więcej pieniędzy na wszystko generalnie. Socjalizm, tak? Wypaczenia nie. Czyli utrzymujemy ten system, tylko dosypujemy do niego w nieskończoność więcej pieniędzy. Rozumiem, że oczywiście nie będziecie zabierać pieniądze oczywiście w służbie zdrowia. Nie, chodzi o to, żeby urynkowić mechanizmy. A. Cofnąć nas do czasu kas chorych na przykład. To był mechanizm, który był obiecujący. Zresztą tam mój ojciec... To Zabuzka było wprowadzone. Nie, to była reforma rządu... To cofnął akurat do NFZ-u. NFZ jest działem SLD po centralizacji. Więc no to był obiecujący kierunek i w tym kierunku należy zmierzać, żeby pieniądze szły za pacjentem, żeby to urynkowić, żeby zmniejszyć biurokrację, która tam jest często zbędna. To oczywiście nie są łatwe rzeczy i łatwe reformy. Ten bon zdrowotny też jest tego elementem, takim właśnie środkiem, dzięki któremu pieniądze będą wędrowały tam, gdzie pacjent je zaniesie. Więc to nie są oczywiście rzeczy, które jak się łatwo obiecuje, że nie, my to zaraz wszystko załatwimy, bo problemów jest oczywiście więcej. Wyjazdy lekarzy, ciągłe niedobory w związku z tym kadry medycznej i zaprzepaszczona szansa w czasie COVID-u, żebyśmy sobie powetowali to, bo wtedy była chyba jedyna w najnowszej historii szansa, żeby odwrócić ten trend, ale oczywiście nasi przywódcy umiłowani to zlekceważyli. Ja nie jestem, kurczę, z tych, bo ja wiem, że ludzie lubią takie łatwe te, że my za dekretem wprowadzimy dobrobyt zaraz. Oczywiście tak się nie da. Dobrobyt bierze się z pracy, oszczędzania, z czasem z bolesnych i trudnych reform. Wyjątkowo niepopulistycznie, jak na Konfederację. A nie z tego, że się to zadekretuje. Panowie, na koniec ostatnie pytanie. Ukryliście Jarosława Janusza Korwin-Mikkego głęboko, ale nie zupełnie. Dzisiaj wypowiada się dla Super Expressu i opowiada o tym, że bije swojego syna, daje mu klapsy i uważa, że to jest bardzo dobra metoda wychowawcza. To jest dobra metoda wychowawcza? Wychował 8 dzieci, wydaje się, że to nie najgorzej. I uważam, że tak, że jest to jak najbardziej dopuszczalna metoda. Jeszcze całkiem niedawno powszechnie dopuszczana i akceptowana. Nie wiem, dlaczego rozpętała się wokół tego histeria, bo czym innym jest oczywiście przemoc wobec dziecka i jego krzywdzenie, a czym innym są te wychowawcze klapsy. Jest coś takiego jak wychowawczy klaps? Oczywiście, że tak. Nie ma niczego takiego. Bicie to jest bicie i koniec. Nie ma dyskusji po prostu i nie wolno nikogo bić. I nie jest to żaden środek wychowawczy. A jak ten bije drugiego? No, od tego są paragrafy odpowiednie. Jak ktoś kogoś bije, to należy zawiadomić policję. Tak, jak brat bije brata, to wzywamy pały. Szczerze mówiąc, nie powinno do tego w ogóle dochodzić. Ludzie inteligentni potrafią rozpnąć w skórę i się nauczyć, że nikt się nie bije brata albo siostry. Jeżeli Korwin-Mikke był rzeczywiście wychowywany w domu, w którym obrywał codziennie, no to rozumiem, że przenosi... Tego nie wiem. Przenosi te złe zachowania. Obrywał? Nigdy? Nie, nigdy. Serio? Serio. Okay. Tak byłem wychowywany. I są takie domy, w których się nie bije dzieci, niech pan sobie wyobrazi, panie pośle. No i potem taki jest socjaliści z tego. No właśnie, a niestety jak ktoś bije dzieci, to potem jest ryzyko, że wyrośnie Konfederata, więc nie bijcie państwo swoich dzieci, błagam, nie bijcie, bo to źle się kończy. Dziękuję bardzo. Andrzej Rozenek, Lewica Demokratyczna, Koalicja Obywatelska, Dobromir Sośnierz, Konfederacja.